Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na nową serię na moim kanale. Zagrajmy w Epoka Lodowcowa, przygody wiewióra z żołędziem. Nie wiem, szczerze nie wiem, jakbym mógł przetłumaczyć tytuł, ten, który widzicie teraz na ekranie, czyli Ice Age: Scrat's Nutty Adventure, więc po prostu powiedzmy to tak, jak to jest napisane, czyli Ice Age: Scrat's Nutty Adventure. Jest to gra, która wyszła w 2019 roku i jest to gra, która opowiada historię znanego nam wszystkim wiewióra z epoki lodowcowej, który miał pecha co do żołędzia. Sami pamiętacie, jeżeli oglądacie. Jeżeli oglądaliście, to na pewno pamiętacie, że ten wiewiór zawsze miał problemy z złapaniem tego żołędzia. No i powstała dedykowana gra dla niego. I wcielimy się właśnie w postać tego wiewióra, tak więc bez zbędnego przedłużania wciskamy sobie X. Raczej już wcisnęliśmy sobie. I sprawdźmy, jak wszystko wygląda. Mamy tutaj wszystko na 100%. Mamy tutaj wszystko na 100%, a więc nie będę tutaj nic ruszał. Grafiki też nie będę ruszał, myślę, że jest wszystko elegancko ogarnięte. No i mamy tutaj wszystkie języki oprócz języka polskiego, ponieważ no niestety ta gra nie wyszła po polsku, a szkoda. I mamy tutaj przy okazji kredytsy. Tutaj mamy przy okazji kontrolki, więc jeżeli ktoś chce się zapoznać, jak wyglądają kontrolki w tej grze, to może sobie teraz zapauzować. Wibracje, nie wiem, czy ja mam włączone... Nie chcę mieć włączonych wibracji. Tak więc bez zbędnego przedłużenia tworzymy sobie nową grę. Oczywiście, że tak. I ruszamy z koksem, moi drodzy. Bardzo ładny swoją drogą title screen. Jakoś, kurczę pieczone, nie wiem czemu, ale bardzo mi to przypomina graficznie Kangur Kakao 2022. Nie wiem dlaczego. Dla osób ciekawskich nagram to 12 lutego o godzinie 19:22. Okej, jestem już z wami z powrotem. Jak widzicie, mamy już teraz pełną kontrolę nad wiewiórem, tak więc tak oto się prezentuje gierka. Teraz, jeżeli chodzi o fabułę, fabuła tej gry jest następująca. Gramy sobie wiewiórem, co nie? Spadliśmy sobie do świątyni, ale nie byle jakiej świątyni, bo jest to świątynia o nazwie Scratazon. Dobra, coś się tu aktywowało. Jest to świątynia o nazwie Scratazon. I żebyśmy zdobyli nasz żołądź, którego zgubiliśmy, musimy odszukać 4 legendarne kryształowe orzechy z całego świata epoki lodowcowej. Kiedy to zrobimy, będziemy mogli odzyskać nasz żołądź. Cała fabuła gry. Serio. Nic tutaj nie ma więcej, co mogłoby was jakoś zdumić. Nie wiem, zainteresować bardziej. Jakby nie patrzeć, jest to trochę prawda, no bo mamy tutaj tak naprawdę 4... Ojoj. Chciałem powiedzieć, że mamy tutaj 4 portale, czy tam w ogóle 4 przejścia, przez które będziemy mogli sobie tam przejść i zacząć nasze łowy odnośnie tych kryształowych orzechów. Ale wygląda na to, że już tutaj możemy zacząć nasze poszukiwania, idąc przez ten piękny las, kurcze pieczone. Bardzo ładnie, kurde, ta gra wygląda, powiem wam szczerze. Nie żałuję szczerze, że ją kupiłem, bo trochę nie powiem, że sobie O, i przy okazji pierwsza trawka wpadła. Trochę oglądałem sobie walkthroughów z tej gierki i całkiem muszę przyznać, że były ciekawe, były bardzo interesujące i one trochę sprawiły, że zainteresowałem się tym tytułem, no nie? O, tutaj robimy taki przewrót, warto wiedzieć. Tu możemy brać żołądź i rzucać żołędziem. Tu się skradamy. A, i ogonem atakujemy jako kwadrat, dobra. A trójkąt coś robi? Trójkąt nic nie robi, dobra. To możemy sobie iść. Zbieramy, kurde, tutaj te małe kryształki, które są tutaj przyszykowane dla nas. W ogóle te kryształki wyglądają jak takie mniejsze wersje tych kryształów z Crasha Bandicoota. A jak nie z Crasha Bandicoota, to bardziej bym powiedział, że z Kangur Kakao, bo dosłownie identyko to wygląda. Dosłownie tak, jak byłoby to kropka w kropkę z Kangur Kakao wzięte. Dobra. A! Możemy tak rzucać. Ale nie, tutaj nic nie zrobimy, więc możemy sobie iść dalej. Sorki, że ja tak ciągle nos swój łapię, ale czasami po prostu coś mnie tak delikatnie zaswędzi. Za to chcę jak najbardziej przeprosić, jeżeli wam to przeszkadza. Okej, tak wygląda nasza mapa. The Forgotten Temple. Okej. Spoko. Ładnie to tak jakby wygląda. O, pozbieraliśmy sobie kryształki, fajnie, super. Co tu mamy? Tu mamy jakiś kryształ, który jest za statuetką z orzechem. W sensie mamy tutaj statuetkę z orzechem, a w środku tej statuetki jest kryształ. Ale zebrać go nie możemy, więc musimy iść dalej, przykro mi. Trzeba sobie jakoś radzić. I tu mamy chyba pierwszy poziom, o ile dobrze kojarzę. Mogłem coś zrobić. Let go. Dobrze, moi drodzy, wygląda na to, że tutaj nic nie bardzo zrobimy, tak więc możemy sobie stąd iść i pójdziemy w sumie w inną stronę. Tak przynajmniej mi się wydaje, że logiczne będzie, jak pójdziemy w zupełnie inną stronę, bo być może gra na razie nie chce, żebyśmy tutaj szli. I co, no, co ja tu mogę więcej powiedzieć? Wsłuchajcie się teraz w te dźwięki, które są tutaj w tle. A ja teraz się wyciszę, żebyście mogli sobie tego wszystkiego posłuchać, żebyście czuli się w ten klimat. O, bardzo ładnie tutaj ten mini wodospad wygląda. Sorry, musiałem na to zwrócić uwagę, jak to zwykle ja mam w zwyczaju. O kurczę. Ej, ja nie planowałem tego. Nie planowałem tego, żeby, kurde, coś takiego się wydarzyło. Wygląda na to, że nie mamy tutaj umiejętności, bo na przykład zobaczcie na to. Tutaj moglibyśmy dostać się wyżej, no nie? Nie mamy do tego odpowiednich umiejętności, bo wydaje mi się, że wiewiór powinien mieć jakiś podwójny skok czy cokolwiek. A tego nie mamy, a tu u góry są żołędzie, więc podejrzewam, że w trakcie gry będziemy musieli nabyć umiejętności. Następnie będziemy musieli tutaj backtrackować. Tak mi się, kurczę, coś wydaje. Zanim ktokolwiek powie, że jak ty się, pomidor, przygotowałeś, odpowiem w sposób taki, że to jest m.in. taki let's play jak Sonic Frontiers. Ja pierwszy raz w tę grę gram. Ja w ogóle nie grałem w tę grę. Jedyne co, to sobie na chwilę odpaliłem, kiedy zakupiłem tę grę, bo ona jakiś czas temu była na przecenie. Ale grać w nią nigdy nie grałem, więc to jest moje takie pierwsze przejście. Więc... różnie to może wyglądać. O, bardzo ładnie. Weszliśmy sobie wyżej, superancko. W tę stronę to nie będzie działać, więc tutaj sobie darujemy wejście na samą górę. O, bardzo ładnie, mamy tutaj klejnociki. Więc zbieramy sobie klejnociki. Albo kryształki. The Woodland Wally, czyli mamy nasz oficjalny pierwszy poziom, na to wygląda. No, to jest oficjalnie nasz pierwszy poziom. Tak więc zaczynamy sobie w takim razie przechadzkę po poziomiku. Czyli na to wygląda, że tamten poprzedni... Poprzednio to mieliśmy Hub World, a tutaj mamy już po prostu pierwszy poziom. Bardzo ładnie, kurde, tutaj zostali pociśnięci przeciwnicy. To były chyba pancerniki, o ile dobrze pamiętam, co nie? O, elegancko. Spadamy sobie tutaj. Bierzemy co nasze. Heh, o patrzcie, kurde, następna trofka. Kurcze pieczone, jak to szybko się wbija. No ładnie, kurcze pieczone, no ładnie. Ogólnie słyszałem taką opinię, że niektórzy narzekają strasznie na tę gierkę, że to jest jedna z nudniejszych gier, jeżeli chodzi o gry z epoki lodowcowej. Ja się nie wypowiem, ponieważ pierwszy raz w to gram, więc zobaczymy, może faktycznie później zaczyna się nudzić tym tytułem. Ale póki co jestem mega podjarany, że coś nowego w końcu jest, no nie? Trzeba będzie ogólnie ograć gry z epoki lodowcowej. Oj, ej, wiewiór, skacz tam. A co ty sobie, kurde, teraz wyobrażasz, co? Co to ma znaczyć? O, dokładnie. Bardzo ładnie, bardzo dobry wiewiór. Tu nic nie ma. Tu zobaczmy, czy coś jest. A, jest tutaj coś, możemy sobie przejść, pewnie, że tak. Mamuty! Mamuty tu są! Rodzinka mamutów. Wygląda na to, że żeby dostać się do tych mamutów, będę musiał przejść tamtą ścianą do góry. Tak więc idziemy. O, mamy checkpoint. Super. Lewo, prawo, X. No. Dobra, spoko. O, mamuty sobie tam stoją. Bardzo ładnie. Jaki piękny wodospad. Ale do wody nie mam zamiaru wpadać, ponieważ woda, jak zauważyliśmy, potrafi zranić naszego wiewiórczastego przyjaciela. Więc lepiej nie ma co ryzykować. Kurczę, co mi się tak dzisiaj język plącze? Masakra w ogóle. Nie no, pięknie to wygląda. Kurczę, graficznie ta gra to po prostu majstersztyk jest. W mojej opinii. Naprawdę. Solidnie wygląda ta gierka. Nie wiem, dlaczego niektórzy narzekają na to. Serio. A wy może graliście, kurde, w tę gierkę. Jeżeli graliście, to dajcie znać, co sądzicie na temat przygód małego wiewiórczastego przyjaciela. Jakaś nowa podpowiedź tutaj? Nie. Pająk chciał mnie pocisnąć. He. Wolne żarty. I super. Hop, hop. No i pociśnięci zostali, kurczę. Widzicie, jak towarzystwo tutaj jest ciśnięte, jak gdyby nigdy nic. O, i teraz hop, hop, sasasa, hop, sasasa. Dodatkowe serduszka zebrane. I znowu ściana wspinaczkowa. I idziemy sobie tutaj elegancko, obok wodospadziku. Teraz możemy zeskoczyć. A! Nie musiałem w ogóle nacelowywać, tylko po prostu wiewiór sam skoczył na tamtą ściankę. Dobrze, fajnie, fajnie, podoba mi się to. Szkoda, że wiewiór trochę wcześniej mógł zaskoczyć, to wtedy myślę, że byłoby to trochę lepsze rozwiązanie. Ale no, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. O, super, fajnie. Myk. Myk, myk, myk. I jesteśmy, kurczę, przy brzegu. I zgraja pająków. Znaczy, to nie są w sumie pająki, bardziej to są żuki. Pająki zupełnie inaczej wyglądają. Ale sam fakt, że tutaj to łatajstwo się kręci, jest troszeczkę... A! Powiedzmy, że do przeżycia. Wiewiór jest zbyt silny, to jest zbyt OP postać, żeby kurde został zdmuchnięty lub nie wiem, został... Jak to się mówiło na osoby, które przydawkowały coś? A! Wiewiór jest za mocny, żeby zostać zmiecony z planszy. Dokładnie tak. Ale czasami mam wrażenie, że idąc po tych terenach, to są tereny, które już gdzieś widziałem. Wydaje mi się, że to są jakieś tereny wzięte dosłownie z epoki lodowcowej. Tylko tak delikatnie przerobione na rodzaj... Tylko tak delikatnie inaczej przedstawione, żeby to w grze troszeczkę inaczej wyglądało. Wiecie, o co mi chodzi chyba, nie? Czy nie wiecie? No jak nie wiecie, no to trudno, bo... Co ja mogę tu więcej powiedzieć? Skoczyłbym sobie tutaj i poszedłbym tam zobaczyć, aczkolwiek te drzwi mnie bardzo nurtują. Chyba to trzeba rzucić w te. Tak, to trzeba było tak zrobić. Widzicie? Kurczę, fajnie, podoba mi się. Teraz spadamy w dół. O, spadamy w dół. Ale żeś zabłysnął teraz. Jo, tam jest ten Maniek, Manfred tam jest. Na bank. Nie może być inaczej. Kurczę, zawsze w grach lubiłem właśnie takie tereny, gdzie są na przykład właśnie takie opuszczone świątynie, bądź też takie katakumby. Zawsze jakoś w takich grach dla młodszych mnie fascynowały takie obiekty. Zawsze lubiłem, bo zawsze dawało to jakiś taki klimacik. Nie wiem, czy wy też tak uważacie, czy uważacie inaczej. Jeżeli uważacie inaczej, to możecie również dać opinię w sekcji komentarzy. Z chęcią poczytam. Dobra, teraz tak, tak, tak. Poszedłbym tam, ale... Okej, mamy jeden z tych kamulców do zebrania. Dobra, dobrze, że tutaj poszedłem, bo przez chwilę myślałem, że jak tędy pójdę, to mi się gra... może nie, że zablokuje, ale wiecie, zablokuje mi powrót. Przez co będę musiał dalej iść w inną stronę. A tak to mogę sobie iść normalnie tutaj i nic nie stoi mi na przeszkodzie, tak na dobrą sprawę. I znowu Zobaczcie na to, ile tutaj tych mamutów jest. A przypominam, że w epoce lodowcowej to Manfred, brzoskwinka oraz... jak się kurde żona Manfreda nazywała? Ela. O! Ela, Manfred oraz brzoskwinia to byli jedyne mamuty, które zostały. Chociaż nie, później faktycznie w epoce lodowcowej 4 było coś takiego, że tych mamutów było troszeczkę więcej. Ale pamiętam czasy, gdzie w epoce lodowcowej 2 Manfred mówił, że... był bardziej załamany, że został ostatnim mamutem. A okazało się, że jednak tych mamutów teraz jest więcej. Więc Maniek, nie miałeś powodów do smutku. A przynajmniej tak pamiętam, że coś takiego miało miejsce. Być może źle pamiętam, bo pamiętam to trochę jak przez mgłę, bo dawno temu oglądałem epokę lodowcową. No ale sam fakt jednak. Jest to mój ulubiony film. Zawsze to podkreślałem i zawsze to będę podkreślał. Bardzo fajny. No, mogę w mamuta rzucić. Patrzcie na to. A masz! A masz, ty mamucie! A masz! A masz! A masz! Rzucam w ciebie, zobacz, w łeb dostaniesz teraz. Jeden z drugim. Ty, żołądź przez niego przeniknął, widzieliście to? Kurczę. Nie wiem, ten mamut to jakiś oszukany jest, bez kitu. Jak przez niego żołądź, kurde, przemyka. Teraz muszę uważać, żebym nie spadł w dół, bo trochę byłby przypał. I tak, wiem, że się nie powinno mówić spaść w dół, ale... Kurczę, czasami mam coś takiego, że jednak... Taki nawyk od lat mam, że często lubię to podkreślić, że spadamy w dół. Chociaż można teraz ktoś wejść w sekcję komentarzy i powiedzieć, a co, mamy spadać w górę? No i też ma ktoś ten taki rację, no nie? Muszę się odzwyczaić, bo to jest naprawdę bardzo uciążliwe i potem osoby niezaznajomione ze mną będą myślały, że mam jakieś ADHD czy coś. 495. Jak zdobędziemy 500, to chyba się nam na nowo zrestartuje ten pasek, który teraz tutaj mamy. Dobra. Masakra, przestraszyłem się, powiem szczerze, że się przestraszyłem, że kurde od nowa będę musiał wszystko zaczynać. Na szczęście coś takiego nie miało miejsca i bardzo się cieszę z tego powodu. A teraz kurczę skaczemy. No i wiedziałem, że się kurde będzie od nowa. Aha, i jak zbieramy te kryształy, to wygląda na to, że nam się delikatnie pasek zdrowia będzie powiększał. O kurczę, no to warto zbierać coś takiego. Nie ma to tam, to zbieramy. Widzicie? Fajna mechanika. Że tak skaczemy po ścianach. Nie sądziłem, że coś takiego będzie miało miejsce. Myślałem, że tutaj jest taka ślepa uliczka, kurczę, i już będzie dosłowny koniec gry. A się okazało, że jednak nie ma ślepej uliczki. Teraz jak ja mam zdobyć to? A, wiem jak. Ha! Że też ja na to nie wpadłem, że możemy se żołędziem rzucić i zniszczyć. Tutaj na dole jest ładna przepaść. Nie chciałbym być tam na dole. Chciałbym jako wiewiór jeszcze kurde pozbierać moje żołądzie. Chciałbym pozbierać moje żołądzie. Ojej. Mleczyk ostatni w sezonie. Sid Leniwiec to był też dobry kurde agent. Niech powstanie grało o Sidzie Leniwcu, to ja na pewno kupię. Tylko ma być w języku polskim. I oczywiście Sida Leniwca ma podkładać głos nie kto inny jak Czarek Pazura. Bo jeżeli nie będzie Czarka Pazury, to ja nie gram w taką grę. Wiem, że taka gra raczej nie powstanie, no ale marzyć zawsze można. Marzenie to chyba nie jest nic zabronionego jeszcze. Chociaż, kto tam wie. 619. To jest dopiero też, kurczę, ładny wynik. Macie ogólnie jakieś wspomnienia z tą gierką? Jeżeli macie, to dajcie znać w sekcji komentarzy, czy graliście w tę gierkę, jak wam się podobała ta gierka. Bo z chęcią poznam opinię. Nie powiem, że nie. Tam nic nie ma, więc może... Ale jumpscare. Ale jumpscare mi tu wyskoczył, masakra. Oj. Idziemy teraz tutaj. Bardzo ładna tutaj ścieżka nam się wygenerowała, ale my idziemy tutaj. Super. Tu nic nie ma już, nic nie jest schowane. Nie ma absolutnie nic, możemy iść dalej. A nie, bo tu mamy coś. Warto zbierać na dole też takie rzeczy. Tylko jedna skrzynka? Szkoda, myślałem, że będzie więcej.